Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Być może będzie to początek nowej serii, być może nie, ale chciałem Wam powiedzieć, że mam nową rzecz, nie pasję, ale nową rzecz, którą robię sobie w życiu. Mianowicie jest to czytanie książek i chciałem też od razu powiedzieć, że czytanie książek nie czyni człowieka inteligentniejszym, bardziej elokwentnym, oczytanym czy coś. Jasne, ma swoje benefity, ale w dzisiejszych czasach funkcjonuje o wiele więcej bardziej efektywnych rzeczy, które można robić, aktywności, które wspomagają nasz mózg, myślenie i tak dalej. Chociażby masa rzeczy w internecie, nawet z czytaniem jest teraz łatwiej, bo my mamy audiobooki, więc książka jako taka, no tak naprawdę z automatu nie wspomaga naszego mózgu jakoś tak, bo książki bywają też głupie i nieuczące. A że widzę taką tendencję do takiego myślenia wśród ludzi czytających książki, no to chciałem zakomunikować, że nie jestem jednym z nich, żeby nie było, że teraz będę Wam propagował, że jak nie czytacie książek, to jesteście idioci. W każdym razie jest książka pierwsza, która idzie na pierwszy plan dzisiaj. Jest to Imperium Ryszarda Kapuścińskiego. Książka, którą wiele osób mi polecało. Wiele osób się w ogóle dziwiło, że jej nie przeczytałem. Na początku, że jej w ogóle nie znam, bo tak też było. Jak tylko ktoś się dowiedział, że podróżuje na wschód, to pierwsze pytanie w zasadzie było takie, poza tym po co, to było też pytanie, czy przeczytałem Kapuścińskiego. Ja na początku miałem takie, co, ale jak to, co to za książka? Przyznaję się bez bicia, nie powinienem takim być ignorantem, ale no takie były fakty. Później wraz z kolejnymi osobami, które mi o tym mówiły, stwierdziłem, dobra, trzeba zacząć, trzeba się wziąć za to. I kiedyś na jakimś kiermaszu książek znalazłem właśnie bardzo ładne wydanie Imperium. O tak ono wygląda. Kupiłem je i tak przez jakiś rok ono sobie leżało na półce, tak jak wiele innych książek w mojej biblioteczce, ponieważ jeśli chodzi o książki, to ja zawsze lubiłem je zbierać, ale z czytaniem, z czasem głównie, bywało bardzo ciężko. Ale w końcu wziąłem się za Imperium Kapuścińskiego. I powiem Wam tak, ja bardzo dużo rzeczy wiedziałem wcześniej. Myślę, że nawet całą książkę z takiego kontekstu społeczno-kulturowo-politycznego, to ja bym w stanie jakby samemu napisać. W sensie takim, że wszystkie zagadnienia, poruszone tematy, na przykład Homo Sovieticus, czy funkcjonowania tego reżimu, funkcjonowania tych narodów, które były w Związku Radzieckim, to wszystko jakby już wcześniej wiedziałem, więc tego typu elementy nie zaskakiwały mnie aż tak mocno, a jak mogliby być na przykład pod wrażeniem ludzie czytający i w ogóle zagłębiający się w temat wschodu po raz pierwszy, za co wielkie dzięki Kapuścińskiemu, bo myślę, że wiele osób zainteresowało się wschodem dokładnie przez niego, tylko i wyłącznie. I od niego się zaczęło wiele fajnych historii z ludźmi właśnie z byłymi krajami ZSRR. W moim przypadku jest troszeczkę inaczej. Ja najpierw pojechałem, najpierw poznałem, a później się wziąłem za Imperium. I powiem Wam, że książka jest bardzo inspirująca. W ogóle styl, którym posługuje się Kapuściński, jest taki, że no nie możesz się oderwać od niej, co jest na pewno dużym plusem w dzisiejszych czasach, bo ja jako człowiek, który jest fanatykiem internetu i wszystkich źródeł tam obecnych, no jakby o wiele bardziej sobie cenię coś, co mogę przyswoić szybciej, coś, co mogę przyswoić bardziej chętnie niż setki tysięcy stron po prostu w jakiejś oprawie, gdzie do sedna, żeby dojść, to muszę przeczytać kolejne 100. Więc jeśli chodzi o Imperium, o Kapuścińskiego, no tego tutaj problemu nie ma, bo książkę się czyta bardzo szybko. W tym moim wydaniu to jest 300 stron bodajże, 274 strony, więc niewiele. Można to zrobić, nie wiem, w 2 tygodnie, tak czytając sobie po trochu. Ja nie jestem jakimś świrem i też nie mam tyle czasu. Książka opowiada o osobistych przeżyciach Kapuścińskiego z podróży na wschód. To znaczy są tutaj elementy wyjazdu na Kołymę na przykład. Jeśli nie wiecie, co to była Kołyma, no to odsyłam, jest bardzo fajny, na przykład rosyjski dokument ostatnio powstał. W skrócie, no to był największy gułag, największa sieć obozów koncentracyjnych, obozów pracy w Rosji radzieckiej. Poza tym, no i ta historia, jakby to jak opowiada, nawet o historii tego gułagu, to jest niesamowita sprawa. Kolejnym, najfajniejszym chyba elementem jest dla mnie wyprawa do Górskiego Karabachu, który już był w stanie wojny z Azerbejdżanem. No to, jak on tam opowiada, w jaki sposób się dostał, w ogóle przedostał samolotem w fejkowym stroju pilota, to jest
kosmos, no po prostu takich historii już nie ma tak naprawdę. Bardzo ciężko jest się w takie coś wbić, tak, w taki sposób trafić do jakiegoś miejsca na świecie. No do tego trzeba też mieć sieć kontaktów, za co jakby Kapuściński no tutaj bardzo mocno wygrywa, ponieważ on znał bardzo wiele osób, które mu pomagały i dzięki którym ta książka jest jaka jest. Dostarcza masy wspaniałych wrażeń i też takiej, powiem wam szczerze, chęci przygody. Nawet dla mnie, dla człowieka, który na wschód jeździ bardzo często i widział tam, chciałem powiedzieć wszystko, ale nie, bardzo wiele, no to te historie tutaj opisywane no, dają taki gut przygody wspaniały. Poza tym opis historii na przykład Moskwy, jak to wszystko wyglądało, właśnie teraz patrzę, żeby czegoś nie pominąć, nie? O Morzu Aralskim element jest bardzo ciekawy. No i przede wszystkim mi się wydaje, że takie najbardziej uderzające są przeżycia z rodzinnego miasta, ponieważ Ryszard Kapuściński urodził się w Pińsku, na dzisiejszej Białorusi. Tam mieszkał przez pierwsze lata życia, no i tutaj jest opisywany też jego powrót do rodzinnego miasta po latach, gdzie pyta ludzi, czy pamiętają, czy ktoś pamięta jego rodziców, jego tam nauczycieli, kolegów. No to jest też bardzo fajny element, można się z Ryszardem Kapuścińskim może nie współodczuwać, ale poczuć trochę, albo spróbować poczuć to, co on wtedy czuł. Także słuchajcie, jeśli chodzi o Imperium Kapuścińskiego, to jest książka, myślę, że to jest klasyka podróży na wschód. Myślę, że trzeba ją przeczytać. Nie mówię, że przed wyjazdem, bo ja na przykład zrobiłem to o wiele później i też wyniosłem z niej wiele cennych lekcji, więc warto po prostu ją kiedyś się zagłębić w nią, ponieważ jest to no, takie kompendium wiedzy, taka podstawowa, taki dziennik, który wiele oczu może otworzyć gdzieś tam na wschód, czy na to, jak funkcjonuje ten region, ponieważ wiele tych jakby społecznych warunków, no, one się nie zmieniły. W wielu miejscach. W wielu miejscach się trochę pozmieniały, ale nadal ten słynny Homo Sovieticus tam funkcjonuje, tam żyje i to działa i to faktycznie w tej książce jest ukazane i porównując to z moimi ówczesnymi, współczesnymi, przepraszam, doświadczeniami, no widzę, że wiele rzeczy ma takie swoje kontinuum, tak? Co też widać po listach do Rosji. Gościa, który się tak nazywa, to jest Francuz Marquis de... Zapomniałem nazwiska. Też bardzo fajna książka. W każdym razie, jeśli szukacie najbliższej lektury, polecam wszystkim Imperium. Jeśli interesuje Was Wschód i nie możecie tam pojechać jeszcze, albo chcecie pojechać, to bardzo warto gdzieś tam poświęcić te kilka godzin na przeczytanie tej książki, ponieważ jest bardzo wartościowa i dla ludzi, którzy nie mają zbyt dużego obeznania, albo chcą w ogóle wejść w ten temat, jest bardzo pomocna. Dajcie mi znać proszę, czy podoba Wam się taki format filmików. Mam jeszcze jakieś tam książki, które przeczytałem bądź czytam, o których mogę coś opowiedzieć. I jeśli uważacie, że będzie to dla Was pomocne, to napiszcie mi w komentarzu, że chcecie, żebym robił dalej taką biblioteczkę swoją. Nie zapomnijcie dać lajka pod tym filmem, to też mi da dużo do myślenia. Zobaczę, jak to wygląda tak naprawdę w porównaniu z innymi filmami. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i możecie mnie wesprzeć na Patronite, to będzie mnie stać na więcej książek i będę miał więcej wolnego czasu, ponieważ YouTube jest takim tylko lekkim hobby, a resztę rzeczy robię po to, żeby mieć chwilkę, żeby właśnie czy książkę przeczytać, czy nagrać film, czy go zmontować. To zawsze zajmuje troszeczkę czasu i każdy benefit, każde 5 zł jest dla mnie bardzo istotny w tym wszystkim. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Servus!